Państwa wszystkim, z tej strony Sonia. Witajcie ponownie na moim kanale Słodkie Życie. Z tego powodu, że temat Freestyle Libre 2 bardzo Was w sumie interesuje. Ja dostaję dużo od Was wiadomości, maili z pytaniami dotyczącymi właśnie tego sensora marki Abbott. Szczególnie jeśli właśnie chodzi o model dwójki, którego w Polsce oficjalnie do tej pory nie ma. Oficjalnie, o ile teraz aktualnie jeszcze moje wiadomości są aktualne. Tak więc chcecie w sumie dużo rzeczy się dowiedzieć na ten temat. Postanowiłam, żeby Wam dzisiaj pokazać aplikację sensora Freestyle Libre 2, żebyście po prostu zobaczyli, jak to u mnie wygląda. Podzielę się z Wami moimi wszystkimi informacjami, jakie ja mam. Nie jest tego co prawda dużo, ale co nieco się już tam osłyszałam, tak więc może dla Was jakaś informacja będzie ewentualnie nowa. A jeszcze chciałabym oczywiście pozdrowić nowych subskrybentów. Czekajcie, znowu sobie zapisałam na kartce, ale teraz nie będę tak głupio przerywać, dlatego odczytam od razu bezpośrednio z kartki. Pozdrawiam XX28 Aby, Terka, Lidię, Joannę, Jacka i Wiolę. Witam na kanale, dzięki za Waszą subskrypcję, zostańcie oczywiście na dłużej, o ile będziecie chcieli. I zapraszam w takim razie już do oglądania dzisiejszego odcinka. No, to... Come on! Dobra, ja jeszcze wypiję kawkę, w sumie kawa już jest dość zimna. Zimna już w sumie jest, tak na dobrą sprawę, bo już trochę dłużej z tym siedzę. Ale dobra, w każdym razie chcę tutaj zobaczyć, czy ja w ogóle sobie zapisałam jeszcze jakieś Wasze pytania, czy po prostu z głowy będę to wszystko robiła. Oczywiście pytania jakieś nie zapisałam. Będę musiała z głowy sobie przypomnieć, co się pytaliście. Nie było tego co prawda dużo. Ale zaczynamy. A więc tak, bardzo częste pytanie jest, jak mieszkając w Polsce można dostać sensor Freestyle Libre 2? Problem właśnie jest taki, że ten sensor, ten model, drugi model, nie jest jeszcze dostępny we wszystkich krajach. Niemcy już od samego początku byli oczywiście przodujący, tak więc tutaj się ten dostęp miało bardzo szybko. Później dopiero po jakichś tam chyba miesiącach to później przechodziło tam na jakieś inne kraje, czy tam Hiszpanię, czy tam Francję i tak dalej, ale do Polski jeszcze niestety, ale dwójka nie dotarła, jeszcze oficjalnie jej nie można zakupić. I tutaj podkreślam, tak jak mówię, z moich informacji, które mam w sumie tak na dobrą sprawę sprzed kilku miesięcy, może coś już się zmieniło ewentualnie, jak tak, to dajcie mi znać w komentarzach. Nagle mi napiszecie, co ty tam gadasz za bzdury, już dawno mogę dwójkę kupić, tak więc dajcie mi znać, ale z tego, co tak się osłyszałam, z tego, co ludzie mi jeszcze pisali, tak z, nie wiem, z tydzień... dwa tygodnie temu może jakoś tak, może trzy, nie wiem dokładnie, że jeszcze mają problem, tudzież nie mogą w ogóle jeszcze dostać się do tego sensora. Tak więc jeśli o to chodzi, to ten sensor jest dostępny za granicą, ale teraz jest kolejny problem. Bo drugie pytanie, które mi często zadajecie, to jak Wy możecie dostać sensor Freestyle Libre 2 z zagranicy? I teraz jest w sumie, no w sumie są dwie możliwości, że tak powiem. I tak jak mówię, z tego co ja wiem, z tego co ja usłyszałam od ludzi, którzy tak robią, którzy tak próbowali. Może jest jeszcze dużo więcej możliwości, ale ja o nich akurat nie wiem, dlatego opowiadam Wam tylko o tym, o czym ja słyszałam. Tak więc pierwsza możliwość to jest zakup z eBaya. eBay to jest coś w stylu Allegro chyba? Chyba coś takiego w Polsce Allegro. I od prywaciarzy, że tak powiem, można zakupić nowe sensory. W tym pierwszym punkcie jest już jeden większy problem. A mianowicie taki, że sensory Freestyle Libre 2, jak każdy inny system, jak każda inna technologia, czasami zdarzają się oczywiście wadliwe. To znaczy, że ewentualnie sensor będzie nieprawidłowo pokazywał nam jakieś cukry, może wcześniej nam się wyłączy, coś się zepsuje i nie będzie prawidłowo działał. I problem właśnie w takiej sytuacji jest tego typu, że takiego sensora już nie zareklamujecie. Bo normalnie jest to tak, że jeżeli kupujecie sensor bezpośrednio u producenta, to macie, że tak powiem, tą gwarancję, że ten sensor będzie funkcjonował. Także jeżeli on okaże się później wadliwy, to jeżeli kupiliście go u producenta, możecie go zareklamować i w ramach, że tak powiem, tej gwarancji otrzymacie albo zwrot pieniędzy, albo tam nowy sensor, czy jakoś tak, ja nie wiem, jak to dokładnie w Polsce funkcjonuje, ale teoretycznie, że tak powiem, tak to ma właśnie działać. Tak więc, jeżeli kupicie sensory z eBaya, od prywaciarzy, z zagranicy, to nie macie absolutnie żadnej gwarancji, że jeżeli traficie na wadliwy sensor, co mi osobiście zdarzyło się już kilka razy, no to nie
niestety, ale pieniądze, że tak powiem, przepadają, bo ani nie możecie skorzystać z tego sensora, no bo jest wadliwy, to nie ma sensu, ani nie otrzymacie, że tak powiem, zwrotu pieniędzy czy jakiegoś ersatzu. Jak jest ersatz? Jakiejś zamiany. Tu powinnam przykleić ten sensor gdzieś, żeby tak fajnie było widać. Czekaj, może tu, żeby było centralnie. Druga możliwość jest, jak właśnie z zagranicy sobie ściągnąć ten sensor, to jest taka, że jeżeli macie za granicą jakichś znajomych, którzy tu mieszkają z niemieckim, przypuśćmy, jeśli chodzi o Niemcy akurat, nie? Z niemieckim adresem, one są w stanie, z tego co ja słyszałam, kupić poprzez stronę producenta sensory i wysłać za granicę. Ja też myślałam, że trzeba mieć na tego typu sprzęty też receptę od diabetologa, ale słyszałam, że ponoć nie trzeba, tak więc no jacyś ludzie, że tak powiem, tak też dochodzą do sensorów. I teraz jest największy problem w tym wszystkim. Po prostu z sensorem i z tym drugim modelem Freestyle Libre jest w sumie taki, że będąc w Polsce, używając zagraniczny produkt, nie będziecie mieli tych świetnych funkcji Freestyle Libre 2, jakimi są alarmy. I teraz tak, to są znowu informacje, które ja czytałam, ja nie mieszkam w Polsce, dlatego ja sama nie potrafiłam tego przetestować, ale po prostu Wam opowiadam, co mi się obiło uszy, może coś z tego wyciągniecie, może dalej popytacie, ale z tego, tak jak ja mówię, co słyszałam, to pierwszy problem już jest w ogóle z ściągnięciem i instalacją tej apki LibreLink, że po prostu tej wersji, która umożliwia alarmy, nie ma w Polsce i nie można też jej ściągnąć w Polsce ze względu na to, jak to się nazywało? To jest właśnie blokada regionalna. Tak więc nie da się ponoć tej aplikacji ściągnąć poza terenami krajów, w których sensor Freestyle Libre jest oficjalnie dostępny. Z drugiej strony słyszałam, bo już nieraz taki link właśnie do tej aplikacji komuś wysłałam z myślą, że może to, wiecie, że to jakoś, że to ułatwi tą sprawę, że można sobie po prostu ściągnąć i sobie tam ustawić. Dupa blada, bo jest tego typu problem, że nawet gdybyście ściągnęli sobie tą aplikację i zainstalowali ją na Waszym telefonie, to jak ja już Wam pokazywałam na pierwszym filmiku, jak aplikowałam po raz pierwszy Freestyle Libre 2, to zauważyłam ustawienie, że aby w ogóle włączyć tą funkcję tych alarmów, potrzeba odpalić GPS. I ja się wtedy zastanawiałam, po co im kurde jest GPS? Po co im to jest? Abbot, po co Wam to jest? I teraz rozumiem, po co im to jest. Tak więc, tak jak mówię, ja tego nie testowałam, ja słyszałam tylko od innych, że taka blokada jest, że po prostu za granicą jakiegoś kraju, w którym Libre jest dostępny w drugim modelu, po prostu te funkcje alarmów nie będą działać. Tak więc, kurczę, no nie wiem, no nawet gdyby już się udało ściągnąć te sensory, nawet gdyby się już udało ściągnąć aplikację, nawet gdyby się udało zainstalować tą aplikację, to i tak alarmy prawdopodobnie nie będą działać. I nie wiem, dlaczego tak jest, nie wiem, dlaczego producent tak zadecydował, że tylko niektóre kraje mają dostęp do tego modelu, a niektóre nie. Wydaje mi się, że to prawdopodobnie może mieć związek z jakimiś licencjami, że może taka licencja wyłączności, że tak powiem, jest dość droga i może im się to bardziej opłaca sprzedawać takie licencje niż te wszystkie pojedyncze sensory. Kto wie? Nie wiem. Tylko mówię, co myślę, co tak mi przyszło do głowy. Może są oczywiście jakieś inne powody, ale chcę Wam tylko powiedzieć, że oczywiście warto czekać na tą dwójkę, bo te alarmy są fajne, ale chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć, jak mnie czasami ten sensor wkurza, że po prostu nie można zawsze na nich polegać. A mianowicie byłam wczoraj na mieście. Wczoraj. Ogólnie teraz jest u nas troszeczkę chłodniej w Hamburgu, kilka stopni tylko, powyżej zera. I byłam wczoraj wieczorem na spacerze, na mieście, łaziłam bardzo, bardzo długo i oczywiście wtedy sensor nie zachciał działać, że było mu za zimno, że było tam poniżej tych 10 czy tam 15 stopni Celsjusza i nie chciał w ogóle mierzyć. Później okazało się, że mierzył źle. Ja cały czas myślałam,
że ja mam cukier około 160, 180. Później przez jakiś czas miałam trochę 200, ale wiecie, nie chciałam, kurde, za nisko schodzić, nie chciałam sobie jeszcze dodatkowo wstrzykiwać tej insuliny, bo bałam się spadku poprzez taki długi spacer, bo naprawdę to było kilka godzin. Długo tak nie spacerowałam, aż słuchajcie, mam takie zakwasy wszędzie, tak mnie plecy też bolą, nogi mnie bolą, wszystko mnie boli. Tak więc nie chciałam przesadzać z insuliną i wolałam troszeczkę być, wiecie, powyżej mojej granicy, niż za nisko, bo wtedy to już w ogóle zimno, ciemno, nikogo nie ma na ulicy, to już w ogóle nie lubię czegoś takiego, tak więc wolałam mieć trochę wyżej i zaraz Wam pokażę. A mianowicie mój ostatni wynik, który był prawidłowy, to był około tutaj gdzieś, czekajcie, tu około 160, tu Wam pokażę, tu gdzieś mniej więcej 160. Nagle ja wracam do domu i mierzę cukier, ale tak mi się, tak się źle czułam, tak pić mi się strasznie chciało, gardło mi tak wyschło totalnie, ja mówię, kurde, pewno przemarzłam, nie? No, na takim zimnie, tyle godzin, to może, wiesz, gardełko zimna. I zmierzyłam sobie cukier glukometrem, bo sensor jeszcze nadal w sumie, nadal nie działał tak prawidłowo. I mierzę ten cukier glukometrem, a tu patrzę i nawet sensor tego nie wyłapał. Miałam 450. Ja mówię, ja pierdziele, kiedy mi się zrobił taki wysoki cukier? Co ja takiego zrobiłam, że był taki wysoki? Ja zjadłam co prawda dwa batoniki owocowe, wiecie, żeby po prostu mi ten cukier jakoś nie spadł, bo ja tego dnia, bo ja wczoraj prawie nic nie jadłam, tak więc musiałam sobie coś jeszcze zjeść i ten, ale to było najwidoczniej troszeczkę za dużo, tylko i no niestety mogłam ze dwie godziny mieć taki, no spory ten cukier i naprawdę tak się kiepskawo czułam. Tak więc strzyknęłam sobie od razu te 8 jednostek z strzykawką. I aha, co ja w ogóle chciałam powiedzieć, ja jestem głupia. Chodziło po prostu mi o to, że sensor nawet nie wyłapał tego wysokiego cukru, znaczy wyłapał maksymalnie 350 może, czy coś takiego, a nie 450. Był po prostu wadliwy, stale tutaj jakieś, wiecie, jakieś były te, jakieś luki były w systemie, tak więc ja nie wiem, kurno, one są takie drogie, patrzcie, nie, moment, od wczoraj zobaczę, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest ten, tu. Tak to wyglądało. Tak więc ja tego nie rozumiem po prostu, te systemy są tak strasznie drogie, one czasami mogą decydować prawie że o życiu i o śmierci, a są tak, no jeszcze wadliwe, nie? Okej, nie chcę tutaj mówić negatywów, bo to jest i tak zajebisty system, bo gdyby nie to, to byłoby w ogóle zupełnie inaczej. Niemniej jednak wypadałoby, żeby były takie, że można bardziej na nich polegać. Dobrze. W każdym razie chciałabym przejść jeszcze do tego, żeby Wam pokazać, jak w ogóle wygląda aplikacja tego systemu. Tak więc nie wiem, czy Wy mnie tutaj w ogóle widzicie, ale tutaj Wam pokażę ten filmik, nie? Co ja tutaj dokładnie widzę. No, tak więc tu mnie widać. Dobra, jedziemy z koksem. Idziemy na tą apkę. Tu jest start, to znaczy, że prawdopodobnie tak jak w Waszej aplikacji widać tutaj wszystko, tutaj widać po prostu wszystko z ostatnich 24 godzin i widać tutaj jaki procent czasu w tych ostatnich 24 godzinach byliście w Waszym range, czyli w Waszych widełkach, które sobie sami ustawiliście od do. U mnie są te widełki aktualnie, ja Wam zaraz powiem, bo ja idę tutaj na ustawienia. Moje ustawienia są takie, że ja mam widełki od 70 do 170. I dla mnie, że tak powiem, w tych widełkach to jest cukier w normie. Dobra, jak już jesteśmy w tych ustawieniach, to może dalej tutaj zacznę jechać. Tutaj oczywiście można sobie ustawić, czy to są miligramy na decylitr, czy w czymś innym chcecie sobie obliczać ten cukier w molach, czy jak to się tam nazywa, ale to, że ja mieszkam w Niemczech, to tutaj mi automatycznie ustawiło miligramy. Tutaj dalej mogę wpisać węglowodany, czy ja obliczam je w gramach węglowodanowych, czy w wymiennikach węglowodanowych. Tyle, że wymienniki węglowodanowe mogą być też indywidualnie ustawione, na przykład 10 gram węglowodanów to jest jeden wymiennik, ale też można sobie inaczej ustawić. Może w innych krajach trochę inaczej się liczy. Tutaj mi na samym początku mówili, że 12 gram węglowodanów to jest jeden wymiennik węglowodanowy. Tak więc troszeczkę inaczej, ale ja zawsze liczyłam z 10, bo łatwiej i z 10 się też z Polski nauczyłam, tak więc tak przy tym zostałam. Dalej tutaj można zobaczyć tekst już prachy, to ja, że ma mi czytać wynik cukru, to ja tego nie potrzebuję. Tutaj jeszcze można skentyner, jeżeli skanujesz cukier telefonem, na przykład przyjeżdżasz sobie
przejeżdżasz sobie przez sensor. Można sobie wybrać, czy chce się mieć tylko wibracje, czy też jakieś dźwięki plus wibracje. Ja mam tylko wibracje ustawioną. Tak więc jedziemy jeszcze dalej, bo chciałam Wam pokazać, co tutaj w ogóle widać. Jeszcze raz mierzę, zobaczę, czy w ogóle mój sensor jeszcze działa. Dobra, działa, mam 176. Tutaj po samym środku widzicie, jaki mieliście ostatni wynik i po prawej stronie średnia w miligramach na decylitr z ostatnich 24 godzin. Idziemy do protokołu. To jest cała lista ostatnich wyników tego dnia akurat. Możecie sobie tutaj tą strzałką w lewo zmieniać oczywiście, jakie tam chcecie dni. I wtedy można po prostu kliknąć na przykład na jakiś wynik z 3 marca i od razu macie cały graf, jak wyglądały cukry tego dnia. Te kropeczki pokazują, kiedy były pomiary takie aktywne cukru, a wszystko inne, co jest pomiędzy, to po prostu te sensory same zapisywały, że tak powiem, te wyniki. Idziemy dalej, bo to był protokół, tu więcej z protokołów nie ma. Można jeszcze sobie jakieś notatki dodać tutaj na dole. Idziemy dalej do ważniejszej funkcji, a mianowicie do alarmów. I teraz tak, tu jest napisane, że alarmy nie działają, jeśli, że jeżeli coś tam jest deaktywowane, że jakiś kanal by nachryśli Gungen. Wpiszę tutaj ewentualnie na dole, co to jest, bo teraz mi nie przychodzi do głowy, co to w ogóle jest po polsku. Później, jeżeli... Ja nie potrafię tego po polsku niestety przetłumaczyć, kurde. Wam zaraz tutaj wszystko wpiszę, w razie czego, gdybyście chcieli. Sperrbild by nachryśnął, czyli jeżeli macie wyłączony, że tak powiem, telefon i że macie zdeaktywowane, żeby jakiekolwiek informacje popowały się na telefon. Jeżeli w ogóle macie dźwięki jakieś wyłączone w telefonie, że żadna aplikacja nie jest w stanie Ci podać jakichś tam dźwięków albo otworzyć okienek i tak dalej, poinformować Cię o jakiejś akcji, to te alarmy z Libry też nie będą pokazywane. I tutaj w funkcji alarmów, tu mogę jeszcze iść do ustawień i sobie właśnie tutaj jeszcze poustawiać kilka rzeczy, a mianowicie ile, że tak powiem, wiadomości może Wam przesyłać, czy w ogóle zezwalacie na to i takie pierdoły, jeszcze raz na to wchodzę. Tak więc tutaj wszystko sobie po prostu można bardzo indywidualnie poustawiać, ale już nie będę wszystkiego po kolei z Wami omawiać, bo to tutaj nie ma sensu, ale chcę Wam jeszcze dalej pokazać te trzy tutaj opcje, a mianowicie alarmów, jak jest niski cukier, to tutaj ja mam oczywiście włączoną ten alarm. I ja sobie ustawiłam, że już od 80 mam je informować dźwiękowo, że mam niski cukier, a ja sobie właśnie na niski cukier taki bardzo drażniący dźwięk, gdzie on jest? Drażniący dźwięk sobie wybrałam. Tutaj. Taki sobie wybrałam. Nie słychać? Czekajcie, miałam wyłączony telefon. Ojej. Taki. Taki mam na niski cukier, żeby wiecie, żeby zawsze się obudzić w nocy, jak byłby za niski czy coś, bo inaczej to ja nie wstanę, jak tam jakaś melodyjka byłaby. Tak więc ja sobie taki mocny, głośny dźwięk wybrałam. Później wysoki cukier, to mi już informuje, jak mam powyżej 190 mg na decylitr, że już jest za wysoki. I na to ja mam inny dźwięk, a mianowicie taki. Taki. To ja wiem, że to nie jest żadna informacja, tylko że to jest mój wysoki cukier. Tak więc na wysoki cukier mi taki dźwięk w zupełności wystarcza. I tutaj jeszcze można sobie ustawić dźwięk alarmu, jeżeli sensor straci, że tak powiem, kontakt z Waszym telefonem. Mnie to aż za bardzo tak nie interesowało, dlatego ja sobie tego nie ustawiłam, ale oczywiście można. Dalej pokażę Wam, co tutaj jest Tagesmusta. Tagesmusta to są po prostu takie grafy, jak mniej więcej, przypuśćmy akurat w tym przypadku, w ostatnich 7 dniach wyglądają Wasze cukry na takim grafie w ostatnich 7 dniach, w ostatnich 14, 30 lub 90. Patrzcie, mimo że mam dość duże, to i tak średnia chyba jedce jest spoko. I teraz tak, z czego ja zauważyłam,
to nie wiem dlaczego tak jest. Czy Freestyle Libre po prostu albo zawyża czasami wyniki, albo po prostu może niektóre średnie źle wylicza. Bo u mnie już nieraz sensor pokazywał, że mam HBA1C o wysokości tam, nie wiem, 7,2-7,4%, a tak naprawdę już byłam poniżej 7. Tak więc temu tutaj nie warto tak na 100% ufać. I zaraz do tego przejdziemy. Następna opcja to jest Zeit im Zielbereich. Tutaj mi pokazuje, ile czasu byłam na przykład w moich widełkach, które sobie sama ustawiłam. Niestety znowu jest to trochę dupiasto, bo mam ponad 28%, razem 29%, powyżej tych 170 mg na decylitr, co dla mnie jest naprawdę beznadziejne. Jak było kiedyś, w ostatnich 3 miesiącach było jeszcze trochę wyżej, tak więc teraz jest lepiej. Za to zwiększyły mi się trochę niedocukrzenia, ale nie jest aż tak źle. Ale nie udaje mi się jeszcze wyeliminować tych 28%. Chciałabym zejść poniżej 20%, ale jest to bardzo, naprawdę w moim przypadku jest to bardzo ciężkie. Tutaj 7, 30, 90 dni, tak więc wszystko można zobaczyć. Dalej idziemy wyżej. Tutaj Ereignisemit Niedrigem Glukosewert, to jest po prostu ile i też w jakich porach dnia, ile miałam niedocukrzeń. W tym przypadku tutaj jedno niedocukrzeń na przykład o 1 w nocy, czy tam o 2 i jedno tam między 7, 8 jakoś tak, w ostatnich 7 dniach. W 14 dniach tyle, 30 dniach tyle, 90 dniach tyle. Tak więc ja ogólnie to ja nie mam dużo spadków, większy problem mam z wysokimi cukrami. Dalej, glukozy durszny to jest średnia cukrów, na przykład jeśli chodzi o pory dnia, czyli na przykład w jakiejś godzinie, jaką ja mam mniej więcej średnią. U mnie widać, że ja mam najgorszą średnią między godziną tak 10 a 15, to jest mniej więcej godzina, gdzie ja w pracy ewentualnie mam jakąś przerwę, jem obiad czy coś takiego, gdzie mam ewentualnie dużo stresu i dlaczego moim zdaniem te cukry są troszeczkę wyższe. Natomiast jeśli chodzi o poranek, to są bardziej ustabilizowane, tak samo jak w nocy. Tu jeszcze można zobaczyć z 14 dni, z 30 dni i z 90 dni. Wieczorem też mam czasami podwyższone cukry, bo wieczorem to ja bardzo dużo jem i wtedy często po prostu mam wyższe te cukry. Dalej, tak jest diagram, to jest po prostu diagram dzienny, że tak powiem, to jest to, co widzieliśmy na tym starcie. Widać po prostu z ostatnich 24 godzin, jak się te cukry poruszały, jak to wszystko tam jako graf wygląda. Można sobie datę tutaj oczywiście też zmienić, przeskoczyć na przykład szybko do jakiegoś dnia i od razu widzimy, jakie są cukry. I teraz przechodzimy do Geschesta HBA1C, to jest właśnie HBA1C, który tu jest szacowany w tej aplikacji. Tutaj mam 7,2%. Tak więc jest to wyżej niż mam aktualnie. Może coś oczywiście też się zmieniło, ale ostatnio jak miałam, to miałam 6,5 u lekarza, u nefrologa, tak, u nefrologa, a ta aplikacja też mi pokazywała 7, coś. I tutaj jeszcze zobaczymy sensor Benutzung, czyli jak często używamy sensora. Ja w ostatnich 7 dniach zeskanowałam 126 razy cukier, co wychodzi mniej więcej przeliczone 18 razy dziennie. Gdybym chciała tak mierzyć oczywiście cukier z palca, z krwi, no byłoby trochę kiepsko, wiadomo o co chodzi. No, tak więc to byłoby to. To były te wszystkie funkcje tutaj, które szybko tak przelecieliśmy. Później jeszcze mam na dole funkcję, że mogę od razu sensory z aplikacji zamówić. Tutaj mam jeszcze jakieś przypominacze. Zobaczymy, co to jest. Aha, że przypominać, że na przykład, żeby regularnie skanować cukier dla zapominalskich. Takimi jak ja jestem, ale ja sobie tego przypominacza nie ustawiam, bo tego nie potrzebuję. I co my tam jeszcze mamy? I jeszcze są różne aplikacje, które można z tą jedną połączyć. A ja nie mam akurat żadnych, dlatego jest biało. Ale są jeszcze różne aplikacje, na przykład dla rodzica funkcja monitorowania cukrów jest też możliwa dla dzieci, na przykład, którzy przebywają w szkole i tak dalej. Tak więc są też takie możliwości. I to wszystko. To byłaby ta aplikacja w takim razie. Pokazałam Wam wszystkie funkcje, jakie tutaj są aktualnie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to dawajcie znać. Piszcie je tutaj w komentarzach. Oczywiście też subskrybujcie jeszcze mój kanał, jeżeli dalej chcecie mnie oglądać. Dawajcie lajka na ten film, jeżeli Wam się podoba. A już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłych cukiereczków. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. To pa, pa. I piszcie w komentarzach, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania na temat Freestyle Libre 2. Albo ogólnie Freestyle Libre, jeżeli jeszcze go w ogóle nie używaliście.
Czekajcie chwilę. O Jezu, jak to ja nagrywałam, zapomniałam. Lera. Nagrywa mi się to teraz, leci później te filmy, tyle miejsca zajmują. Dobra, sorry, jestem z powrotem. Największy problem tego wszystkiego jest, czekajcie, bo już mnie swędzi, ałała. Już mnie, chwila. Gdzie to jest? Przykleiło mi się do skarpetki teraz. Zaczęło swędzić mnie jakoś, widzicie? A mimo, że już nie ma plastra, jest tylko... Znaczy, nie ma. No coś się jeszcze klei od tego plastra tutaj. Widać to czy nie? Czy on to sfokusuje w końcu? Czy będzie trwało to rok? Tu. Tu jest jeszcze troszeczkę plastra, tak więc może to tak jakoś też trochę swędzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nieważne. Ze względu na to, jak to się nazywało? Kurde, ałała. O, szejse. Kurde, tutaj, o, tu jest palma moja, wbiła mi się w oko. Czekajcie chwilę, kurde. Ja pierniczę. Muszę przeczytać, bo zapomniałam, jak to się nazywało, to słowo. To było takie bardzo inteligentne słowo. Czekajcie. A więc z tego, co się dowiedziałam od fajnych ludzi, że aby... to zauważyłam dziwne ustawienie, że aby w ogóle... Jak to się mówi? To zauważyłam dziwne ustawienia, że aby w ogóle... Kurde! Że aby w ogóle co? I jak jest po prostu... jak to się mówi? Czekajcie, gorąco mi już tu. Nie cufelesyś, jak jest cufelesyś? Że jest nie... Uncuferlesyś, jak to jest po polsku? Nierzetelna? Nie. Inne słowo. Cufelesyś. Niezawodne. Że po prostu te sensory są czasami też zawodne. Że nas zawadzają. Nie zawiodą. Wiecie, o co chodzi. Nos mnie swędzi. Jezus, jak mnie nos swędzi. Matko święta, nie wiem, co ja mam z tym nosem. Ale strasznie mnie swędzi. Nie wiem, czy to włosy w tym nosie, czy to jakieś pyłki, czy cholera wie. Strasznie swędzi. I co ja teraz chciałam powiedzieć? Teraz nie wiem, co chciałam powiedzieć. I ten, i było po prostu zimno, o ile jakieś nowe informacje do mnie jeszcze, o ile nie dotarły do mnie jakieś inne informacje, nie, jak to się mówi? Przodujący, tak więc, przodujący? Nie, Niemcy, przodujący, nie? Bo normalnie, jeżeli kupujecie sensory bezpośrednio od wyłączył już mi się film. Apki Freestyle Link, nie, ona się nazywa Freestyle Link, czy jak ona się nazywa? LibreLink. Poza tenerami. Dobra, jestem znowu z powrotem. Dobra, tak więc ta jest jeszcze pusta. Ta była, nie wiadomo co z nią było i ta jest już pełna. Dobra. I sobie po prostu tutaj teraz nagram. A jak to się robi? Poczekajcie, muszę... Czekajcie chwilę. Dobra, i Wam teraz chcę pokazać, jak to tutaj funkcjonuje na tym moim telefonie. W tą stronę będzie mi lepiej. Czekajcie. Dobra. Widać mi w ogóle cokolwiek? Widać? Mniej więcej. Boże, jak staro wyglądam. Już patrzcie. Tu wszystko, tu. Jezus Maria. Ostatnio nie wiem, co mi się stało, ale jakoś taką mam bardzo brzydką skórę. Nie, że tylko mi się zrobiły te pikle, wiecie, pryszcze, tylko jakieś takie czerwone plamy i takie dołki mi się porobiły na skórze. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Ja tego nigdy nie miałam. Miałam zawsze taką ładną cerę, a teraz to... Nie wiem, coś się stało. Dobra, nieważne, nagrywam. Pokazuję, chciałam powiedzieć. Ja mam... O cholera, zmierzyłam. Ja... O nie, nie chcę mierzyć. Kurde, to był stary sensor. No! Boże, jaka jestem głupia czasami. Nie myślę, no naprawdę nie się za blisko trochę podeszłam tym sensorem. W każdym razie idziemy dalej od razu tutaj na konto Einstellungen. Nie, nie idziemy tu. Informować się o jakichś
O czym? O jakiejś... o jakiejś... Kurde. O jakiejś... O jakiejś akcji. O. O akcji. Dobra. Kurde. Wyłączyło mi się teraz. Teraz muszę jeszcze raz nagrywać. Dalej. Do Einstellungów. Ja nie wiem, jak to jest po polsku. Do ustawień. O, do... Telefon teraz dzwoni. Czekajcie chwilę. Boże. Może zaraz przestanie dzwonić. Dobra. A jak poczekajcie? A tutaj jest... O Jezus, nie, nie, nie. Nie. Druga karta mi się zapełniła, dlatego szybko, tak więc subskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie omijać kolejnych filmików.